Czytanie z mądrości Syracha. Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki. Podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią. To bowiem jest próbą dla ludzi. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem za śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani. Zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Oto Słowo Boże. Z wami.
słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego serca swego wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Z obfitości serca mówią usta. Wielki Post skłania nas do tego, żebyśmy spojrzeli na siebie w prawdzie i zajęli się własnym sercem. Motywuje nas do tego bardzo silnie. Fragment z dzisiejszej Ewangelii, który znamy bardzo dobrze i jest niezwykle sugestywny. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Skłania nas do tego, abyśmy robili rachunek sumienia, abyśmy przyglądali się temu, co się z nami dzieje, co się w nas dzieje, bo jesteśmy krytyczni, to dobrze, patrzymy dookoła, to dobrze, oceniamy to, co się dzieje, to dobrze, ale jeśli porównujemy się z tym i przede wszystkim sądzimy innych, no to może okazać się źle, dlatego że ten sąd jest także o nas samych. Łatwo widzimy drzazgę w oku brata i proponujemy pomoc w jej wyciągnięciu, kiedy nie widzimy większych problemów u siebie, znacznie większych problemów u siebie. Z obfitości serca mówią usta. Mówią usta, serce. Mówi o tym dzisiejsze pierwsze czytanie, które pochodzi z greckiej księgi mądrości Syracha. Z mądrości, bez natchnienia nawet Bożego, ale dzięki rozumowi, który jest nam dany, człowiek dochodzi do wniosku, co powtarzają od wieków starożytności: mędrzec nie różni się od głupca, gdy milczy. Można powiedzieć to bardziej ostro. Głupiec nie różni się od mędrca, gdy milczy. Ale gdy człowiek otworzy swe usta, to od razu słychać, kim jest, co sobą reprezentuje. Podejrzewam, że nasi drodzy apostołowie byli zamknięci w wieczerniku z obawy przed Judejczykami, bo ich Galilejczyków, ludzi z północy, choćby zdradzał akcent. Przecież przy ognisku też pyta: ty też jesteś z Galilei, to ty też z nim chodziłeś? Pyta kobieta Piotra. A tu chodzi tylko o identyfikację, skąd jesteś. To dotyczy w ogóle wypowiedzi. Nie tylko wypowiedzi dosłownie, a więc ustnych, ale także tego, co nazywamy wypowiedzią pisemną. Nie doceniamy tego, co piszemy. Czasami jak się patrzy, jakie przychodzą pisma na przykład od studentów prawa, którzy proszą, składają podanie o coś, a okazuje się, że nie są w stanie nawet dobrze napisać tego tekstu i pod względem technicznym, no to niezbyt dobrze świadczy o tym, który pisze i w związku z tym niekoniecznie dobrze nastraja tego, który ma podjąć decyzję, żeby tę decyzję podjąć zgodnie z prośbą, bo ta prośba musi być właściwie wyrażona. To są
elementy kultury ludzkiej. To są elementy, które wynikają z naszego spojrzenia rozumowego na rzeczywistość. A Księga Mądrości Syracha mówi nam o czymś więcej. Mówi nam o spojrzeniu głębiej, dalej, bo jest to księga natchniona. Ale słyszymy mądrości w niej. Sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jako uprawie drzewa świadczy jego owoc. Ten owoc wielokrotnie się pojawia, także jako grzech, jako owoc prawa, gdzie jest powiedziane obłudniku, hipokryto. To Mateusz siedem razy, siedem biada, które kieruje przeciwko prawnikom, mówi: biada wam uczeni w prawie, hipokryci. Jak po uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi. Wypowiedź wyraża człowieka. Trzeba na wypowiedzi uważać. Trzeba uważać na to, co się mówi. Wtedy, kiedy zastanawiamy się nad tym, że niedobre rzeczy wychodzą z naszych ust, to przychodzi refleksja: one wychodzą z naszych ust, bo one są w nas. Uważajmy na słowo. Świat stał się przez słowo, przez wielkie S. Słowo ma znaczenie. Wypowiedziane i napisane ma znaczenie. Słowo podtrzymuje, ale słowem można także człowieka poniżyć. Wiemy to doskonale z naszego doświadczenia. I oczywiście, że ta Księga Mądrości Syracha kieruje nas wyżej, dalej. To znaczy, każe nam spojrzeć głębiej. Zwłaszcza, gdy słyszymy fragment, to jest chyba jeden z najbardziej wzruszających fragmentów w Nowym Testamencie. Ten, który czytamy dzisiaj jako drugie czytanie. Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest po śmierci twój ościen? Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Więc jeśli spoglądamy w siebie i nawet jako tak po ludzku rzecz biorąc, staramy się o to, żeby z naszych ust wychodziło to, co dobre, a w związku z tym staramy się, aby nie myśleć o niczym złym. Mówimy, używamy przekleństw i chcemy się tego pozbyć. To znaczy, tych przekleństw nie możemy mieć w naszej myśli. Tymi przekleństwami nie możemy się posługiwać, trzeba je wyeliminować. Nasze życie jest czuwaniem, ale to, co nazywamy ascezą uczuć, ascezą myśli, to jest także uważanie na to, co myślimy i ograniczanie się w myśleniu czasami, żeby nie myśleć źle. Żeby w myślach naszych nie pojawiło się złorzeczenie. Żeby w myślach naszych nie pojawiało się to, co nazywamy brzydkimi słowami. I nie chodzi o to tylko, że ktoś będzie nas oceniał potem po ludzku. Aha, on brzydko mówi, to brzydko myśli. To może być motywacja, żeby pracować nad sobą. Ale nasza motywacja jest nadprzyrodzona. Co ma w nas zostać takiego? Z obfitości serca mówią usta. Obfitość serca. W co nasze serce jest obfite? Widziałem Ciebie pod drzewem figowym. Panie, Ty jesteś Panem Izraela. Co on robił, Natanael, pod drzewem figowym? Co działo się w sercu Natanaela? Jaka jest obfitość serca, że Pan Jezus tylko dotyka tego jednego zdarzenia, kiedy on przed Panem jakoś serce, tam będąc na modlitwie pod drzewem figowym, otwierał? Że dochodzi do pełnej identyfikacji. Ty jesteś Panem mojego serca. Więc nie chodzi tylko o zachowanie. Chodzi o głębie naszego serca. Czy w głębi mojego serca rzeczywiście spotykam się z Bogiem? Czy to słowo przez wielkie S jest obecne w moim sercu? Bo co jest nieprzemijającego we mnie? Słowa, które powiedziałem? Z niektórych jestem dumny, innych wolałbym, żeby nie padły, żeby nie były pamiętane. Różnie to ze słowami jest. Na szczęście słowa ulatują. A co pozostaje we mnie? Co jest źródłem? Czy ja jestem źródłem? Czy ja jestem źródłem życia? Czy to we mnie jest ta nieśmiertelność? Jest we mnie nieśmiertelność, ale ona jest dziełem Boga. Boga, który mnie stworzył.
z obfitości serca mówią usta. A więc jeśli będę myślał, że to ja jestem źródłem światła w świecie, że to moje serce jest takie wspaniałe, moje wnętrze jest takie piękne, takie twórcze, że Boga nie potrzebuję, to będę niewidomym, który prowadzi innych niewidomych, albo będę niewidomym, który da się poprowadzić innym niewidomym gdzieś. Natomiast jeśli moim nauczycielem będzie Pan i pozwolę, aby moje serce dojrzewało w łasce, to dziwna zapowiedź. Uczeń nie przewyższa nauczyciela. To się pojawia wielokrotnie w Ewangelii. Skoro mnie prześladowali, was będą prześladować. A jednak dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. To jest przypowieść, którą Jezus powiedział swoim uczniom, ale powiedział im: starajcie się, uważajcie na wasze serce. Kształtujcie wasze serce, formujcie wasze serce. Jak formować nasze serce? Żeby ono było źródłem światła w świecie, żeby było w nas życie. To chyba tylko tak, żeby być z Bogiem. Tak jak jesteśmy teraz na Eucharystii, tu, w tym czasie i przestrzeni, w których jest obecny Pan. W naszej osobistej modlitwie, w naszej osobistej lekturze Pisma Świętego, w tym, że myślimy dobrze o innych, w tym, że inspirowani krzyżem Chrystusa wstawiamy się za siebie nawzajem, w tym, że podejmujemy najróżniejsze dzieła pokutne, ale te dzieła pokutne, w szczególności post, podejmujemy po to, aby innym służyć z naszego. Bo to dobro dawane innym, ono się pomnaża. Z obfitości serca mówią usta. To mówią nie zawsze znaczy poprzez słowa. Ale jeżeli w naszym sercu jest Chrystus, jeżeli nasze życie jest złączone z Bogiem, to wtedy nasze zachowanie, nasze zwyczaje, nasze odruchy świadczą o tym, że żyjemy z Chrystusem i w Chrystusie. Pomyślmy o tym, przejmijmy się tym. Z obfitości serca mówią usta. I dbajmy o nasze serce.